zaryzykuj, poświęć czas na rekolekcje adwentowe. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Maryja powiedziała: tak, fiat, zgadzam się, przyjmuję. Może nie było jej łatwo powiedzieć te słowa, bo może miała inne plany. Może inaczej widziała swoją przyszłość. Ale jednak ta młoda dziewczyna z Nazaretu miała na tyle odwagi, że powiedziała Bogu: tak, przekreślam swoje plany, a wybieram to, co Bóg dla mnie przeznaczył. Czyż nie piękne jest to, że Maryja powiedziała tak? Troszkę się do tego przyzwyczailiśmy, że Maryja się zgodziła. A czy zastanawialiśmy się kiedyś, co by było, gdyby powiedziała nie? Otóż Maryja zaryzykowała. Moi drodzy, to ryzyko, które Maryja podjęła, to jest również i dla nas zaproszenie. Ludzi XXI wieku, żeby się nie bać, żeby czasem odstawić swoje własne plany, a wziąć to, co chce Bóg od nas. Maryi powołanie to było zostać matką, matką Boga, wyjątkowe powołanie. Ale nie tylko Maryja miała swoje powołanie. Również ty masz swoje powołanie. Jesteś Bogu potrzebny, potrzebna. Nie ma człowieka na tym świecie, który nie byłby Bogu potrzebny. Pamiętajmy zawsze o tym. Dlatego, że wielu ludzi dzisiaj przeżywa takie poczucie pustki i beznadziei, dlatego że czuje się niepotrzebnymi. Nie wiedzą, co mają robić. Wydaje się im, że nikt ich nie chce, że są niepotrzebni na tym świecie. A to jest nieprawda. To jest kłamstwo szatana. Bo każdy ma niepowtarzalną misję do spełnienia na tym świecie. Każdy z nas jest do czegoś powołany. Najpierw jesteśmy powołani, żeby być w 100% ludźmi. Żeby być człowiekiem na 100%. Żeby być dobrym człowiekiem. Żeby być człowiekiem, z którym chce się przebywać, z którym inni czują się dobrze. Ale również każdy z nas ma jakieś inne powołanie. Do bycia ojcem, do bycia matką, do bycia kapłanem, do bycia osobą konsekrowaną. I to każdy z nas musi rozważyć. Historia Kościoła pokazuje, że Pan Bóg przez wieki powoływał wspaniałych ojców, wspaniałe matki, wspaniałych mężów, wspaniałe żony, świętych kapłanów, niesamowite siostry zakonne, zakonników, którzy mieli konkretne zadanie do spełnienia na tym świecie. I widzimy wśród nich wielu świętych, którzy naprawdę zaryzykowali i weszli w swoje powołanie, chociaż może mieli inne plany na swoje życie. Dlatego dzisiaj chcę zachęcić ciebie,
abyś i ty wszedł na 100% w swoje powołanie. Nawet jeśli się wahasz, jeśli przeżywasz wątpliwości i może już kiedyś wszedłeś w swoje powołanie 10-20 lat temu w związku małżeńskim, czy przy święceniach kapłańskich, czy przy ślubach zakonnych, to każdego dnia potrzeba ci codziennie mówić fiat, tak jak Maryja. Każdego dnia ryzykować i wchodzić w swoje powołanie. Zobacz, Maryja weszła w swoje powołanie. Nigdy tego nie żałowała. Jest jeszcze takie powołanie wyjątkowe do bycia kapłanem, zakonnikiem, siostrą zakonną. Powołanie, które wydaje się dzisiaj przeżywać pewien kryzys. Ale spójrz na życie innych wspaniałych, świętych kapłanów, zakonników i siostry zakonne, którzy podjęli to życie i nigdy nie żałowali. Chociaż może nie było łatwo, ale postawili swoją własną wolę na drugim miejscu. Dlatego nie bój się. Również jeśli Bóg ciebie powołuje, zaryzykuj. Dzisiaj młodemu człowiekowi chyba tak bardzo brakuje właśnie tej odwagi, żeby zaryzykować, żeby zostawić swoje własne plany, swoje życie i po prostu oddać się Bogu. Kimkolwiek jesteś, pamiętaj, że nie jesteś sam. Jest Bóg, który zawsze pomoże ci we wszystkim i który pomoże ci w największych trudnościach w twoim powołaniu, bo życie jest trudne. Ale pamiętaj, że jest Pan Bóg, który zawsze dodaje tobie siły i mocy, żeby na 100%, tak jak Maryja, wejść i wypełnić w 100% swoje powołanie. Chcesz posłuchać jeszcze raz? Chcesz wrócić do innych nauk rekolekcyjnych? Zajrzyj na radiojasnagora.pl.